Cześć. z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Newsflash. Zapraszam Was na dzisiejsze wiadomości. Na początku strona bitcoin.org. Piotr Sobiecki. Bitfinex prowadza staking w odpowiedzi na prośby użytkowników. O, proszę bardzo. Jedna z największych giełd kryptowalutowych. Giełda kryptowalutowych. Panie Piotrze, popraw Pan tutaj. Bitfinex oferuje staking swoim klientom. Czyli, krótko mówiąc, trzymaj na giełdzie, dostaniesz kokosy, ale wiadomo, że na giełdzie nie trzymamy, bo jak się giełda padnie, to pod siebie się zesramy. Przechodzimy teraz do komparika. Arkadiusz Jóźwiak. Sprzedaż BTC to zbrodnia przeciw ludzkości, uważa Max Kaiser. Potomek, potomek Kaisera. Bitcoin będzie jedynym wyjściem z globalnego resetu finansów, który pozwoli bankom centralnym nawet na zniszczenie samego systemu bankowego. To tylko jeden z wniosków Simona Dixona, prezesa zarządu Bank to the Future, przedstawionych w ostatnim odcinku programu wiadomości finansowych Kaiser Report z 7 kwietnia. Jeżeli ktoś nie widział, polecam, ja osobiście nie widziałem. Przechodzimy sobie dalej i zobaczcie. Newsowa agencja z Włoch, jedna z głównych agencji, właśnie jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o wiadomości, będzie używać, a właściwie używa technologii blockchain, a, aby walczyć z koronawirusowymi e, fake'ami. A tych fake'ów jest pełno. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze niedawno mówili, że Warszawa zostanie podzielona na strefy demarkacyjne niczym Berlin w 1945 i już nie będzie można z żoli Boża na targówek ani nigdzie indziej przejechać. E, okazuje się, że oni oczywiście, e, oczywiście walczą z tymi newsami. E, i zobaczcie NEA E, -e, -e -a -a -n -s -a. ANSA Readers Can Verify, czyli mogą weryfikować swoje artykuły przy użyciu blockchaina. Klikając na specjalny i zobaczcie, są hasze i tak dalej. Czyli weryfikują, czy jest oczywiście, zobaczcie, Ansa Check jest, bazuje na Ethereum. To jest fajna sprawa. Proszę bardzo, kolejna użyteczność Ethereum, żeby się go nie zapchało. Przechodzimy dalej i zobaczcie, protokół P2P celuje w to, aby uprościć transakcje na portfelach kryptowalutowych przy, przy użyciu nazw domen. Oczywiście zobaczcie to się nazywa FIO Protocol. Uruchomiono oczywiście Mainnet, główny łańcuch 26 marca i oferuje on te domeny, domeny zamiast tych adresów alfanumerycznych, czyli coś takiego jak Unstoppable Domains, jak Ethereum Name Service, tego typu rzeczy. I zobaczcie, FIO to jest Foundation for Interwar Wallet Operability. I zobaczcie, że jest to na Trust Wallet i zap zapowiadają, że właściwie są w trakcie integracji z innymi operatorami, takimi zobaczcie jak Bitcoin.com, Edge, Engine, Coinomi, Atomic. Powiem szczerze, świetna sprawa. I teraz zobaczcie, będzie można tutaj używać domain, użytkownik na domenie i tak Świetna sprawa. No, powiem szczerze, jeżeli to przejdzie, to jest świetna, świetny punkt adopcji, zamiast wysłać, no tak jak w WTH. Tak, jeżeli chcecie wysłać dotację WTH dla Mike'a Satoshi'ego, to możecie mikeatosi.eth, a na przykład, jakbyście chcieli do Mortalusa, to na przykład jest mortalus.kryptonarod.eth. Oczywiście bez polskich znaków, oczywiście każdemu patronowi, który chce, taki skrót przysługuje. Przechodzimy sobie dalej i zobaczcie. PAXFUL uruchamia trading peer-to-peer -peer pomiędzy złotem i bitcoinem. To jest ciekawa sprawa. Oczywiście tutaj jest marketplace. Ten PAXFUL peer-to-peer, -peer i tutaj będą, będzie można zamieniać złoto na bitcoiny i odwrotnie. To jest ciekawa sprawa. Wymagane są, wymagane są dokumenty KYC. E, aby można było handlować po nas 50 dolarów w złocie, no co są jakieś tam, e, jakieś tam można powiedzieć, wymaganie, jeśli o to chodzi, no ale podejrzewam, że te złoto to jest złoto papierowe, a ja takie złoto chromole, prawdziwe złoto do skarbca dostać wolę. Przechodzimy sobie dalej i zobaczcie, kolejna walka. Microsoft po, e, pomaga szpitalom wajczy, walczyć z ransomware podczas pandemii koronawirusa. Gigant oczywiście z branży, właśnie nad konglomerat, tak oni to się nazwali, Microsoft, powiadamie szpitale, które są, które są podatne na ataki ransomware, aby pomóc im przetrwać ten trudny kryzys i tak dalej. Podczas tego kryzysu organizacje przesunęły się na, na, zda, na pracę zdalną, a oczywiście operatorzy ransomware znaleźli sobie cel. Urządzenia sieciowe działają jak bramki. I sieci, idą można powiedzieć, do sieci Virtual Private Network. No i tutaj jeden z tych sektorów jest szczególnie podatny na tego typu rzeczy, czyli opieka zdrowotna. No cóż, szkoda po prostu, a nie chce mi się komentować, jak można na biednych ludziach żerować. Przechodzimy sobie dalej i zobaczcie, że Chiny wygrywają wojnę informacyjną, jeśli chodzi o koronawirusa. Dzisiaj taki odcinek. Jest to artykuł oczywiście pana Tediego Fusaro. Jest on Chief Operating Officer w Bitwise, Bitwise Asset Management. Jest to firma oczywiście z San Francisco i zaczynał swoją karierę w Goldman Sachsie i pisze tu o tym, jak tutaj wojna na COVID-em e, i jak tu Chiny wygrywają. Także e, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Chińczycy raz, że tam nie, można powiedzieć, w tańcu się nie pierdzielą, dwa, że cenzurują swój internet, mają do tego środki trolli, boty. I inne różne głupoty. Także tutaj cały artykuł, który można sobie przeczytać, e, który tutaj można powiedzieć, system, wardro, bronienia i tak dalej, ale z innymi ciężko, ciężko tutaj wygrać. Przechodzimy dalej i zobaczcie, aplikacja popularna Zoom ma problemy z prywatnością. I Jest kilka alternatyw. Zoom ja osobiście używam. E, trzeba zobaczyć. Oczywiście ostatnio był jakiś tam. Ostatnio była eksplozja użytkowników Zooma, ale były problemy z prywatnością. To zostało oczywiście zaktualizowane. Zobaczcie, Zoom ma ponad 200 milionów użytkowników. O 10 milionów przybyło, o 10 milionów zwiększyła się od ostatniego, od ostatniego grudnia. I to był cały problem w tym, że e, obecne, obecne praktyki Zooma mogą być niedostateczne, ale są też alternatywy. Więc, więc tutaj w tym artykule oczywiście opisuję, właśnie szukam tych alternatyw, jakie mogą być, o zobaczcie, design, sceny, no dobra, zoom, 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 ale co dalej, co dalej, zobaczcie, tutaj mamy, firma na przykład u, u, używał web real-time communications, tak, to jest jedna, jedna z alternatyw, no można TeamSpeak'a używać, ale TeamSpeak to raczej nie, na tym to nie polega, zobaczcie, teraz jest kolejna alternatywa, to jest GTC. I kolejna, która zawiera tam, whereby, i tu są różne ceny, i tak dalej. Wersja pro, także słuchajcie, jak macie ochotę, to oczywiście szukajcie alternatywy. Teraz, zoom dodał coś takiego, że trzeba zatwierdzić każdego użytkownika. Także ja osobiście problemów nie mam. Gołej dupy przez zooma przesyłać nie będę. Przechodzimy sobie dalej. Zobaczcie, że społeczność bitcoinowa będzie przesyłała datki, a właściwie przesyła datki, aby zafundować instytucję medyczną, jakiś tam szpital. Szpital, który organizuje Czerwony Krzyż, aby walczyć z koronawirusem. Dotacje bitcoinowe pomagają ocalić włoskie życia i chronić tak i chronić te osoby, które są na froncie walki z tym, no ale we Włoszech spada, coraz mniej nowych rzeczy i tak dalej, i tak dalej i zobaczcie, że tutaj została uruchomiona kampania. Kampania zebrała 29, prawie 30 tysięcy euro w postaci bitcoina można sobie oczywiście przesyłać, to ma być przekierowane. No oczywiście weryfikujcie, czy to na pewno zostanie przekierowane nie do kasy jakiejś tam. Nie wiadomo kogo, mam nadzieję, że to faktycznie jest. Zawsze, słuchajcie, zawsze wysyłając jakiekolwiek datki, weryfikujcie informacje. Jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje pomocy, to on wam wszystkie niezbędne, dokumentacje medyczną i tego typu rzeczy. Szczególnie pamiętacie komuś tam zbierali na, na to chyba, a okazało się, że. Wiadomo, co z tego wyszło. Przechodzimy dalej i zobaczcie rozwój Coinbase'a. Coinbase wygrywa licencję od, pierwszą licencję od francuskiego regulatora. To jest ciekawa sprawa. Jest to pierwsza firma, która została zarejestrowana przez francuskiego regulatora, który nazywa się Financial Markets Authority, czyli AMF. Pewnie to się jakoś po francusku nazywa No i tutaj oczywiście jest to jest to, można powiedzieć, dowód tego, że AMF traktuje, e, że was, traktuje Was jako poważną firmę i że spełniacie bardzo restrykcyjne, e, bardzo restrykcyjne wymagania. Jak powiedział oczywiście rzecznik Coinbase, Julien Moreto. Tak chyba, albo Julien Julian Moreto. No, pas de no i tutaj oczywiście Francuzi wymagają AML, KYC, KGB, PRL i innych różnych takich wymagań. Coinbase przeciera szlaki, zaraz polecą za nim inne duraki. No, Francja ostatnio uznała chyba Bitcoina za pieniądze, ile dobrze pamiętam, już mi się myli, kto gdzie uznał, komu, co, tu, tu, tu. Trudno powiedzieć. Dobra, przechodzimy dalej, proszę bardzo. Nestle, Chocapic eee, podpisuje partnerstwo z Rainforest Alliance, aby śledzić ziarna kawy, ale to te co żuki wy tam zjadają i wy, nie powiem co, defekują. I zobaczcie, proszę bardzo, Nestle dodało Zoegas, oczywiście jest to marka kawy, do swojego IBM Food Trust Blockchain i podpisało partnerstwo z Rainforest Alliance, aby oczywiście śledzić kawę, no bo kawa też jest podrabiana, Chińczycy potrafią zrobić kawę nawet z szampana. No, więc, więc tutaj dodano, dzięki temu będzie można śledzić. Nie wiem, zawsze mnie to zastanawia, bo łabi miało te, 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 tak zwany tile, W tej chwili miało zawsze taki gotowy produkt, gdzie, no bo jak zabezpieczyć tą kawę? No, na każdym ziarenku tam sobie chipa się wsadza, nie? Nie wiem, nie wiem, jak oni to, jak fizyczne zabezpieczenie tego towaru, e, towaru działa. I oczywiście tu chodzi o certyfikację, że ta kawa, którą zamawiacie, to faktycznie, to faktycznie jest taka. A Rainforest Alliance to jest taki fajny projekt, który na, nie, nie pozwala na wycinanie dżungli amazońskiej, jeśli chodzi o, o plantację kawy. Bo wiadomo, że tam te blaty, nosy, Brazylijczyki to by wycięli wszystko najchętniej oblali ze wszystkich stron cementem, a na ringu jeździły czołgi. Skąd to cytat? To dla was zagadka. Kto pamięta? Przechodzimy sobie dalej, tylko no, zamkniemy reklamę. Wielka kopalnia bitcoinowa zwalnia zespół ze względu na pandemię koronawirusa. Chodzi tutaj oczywiście o Bitfarms. Jest to firma, która tutaj oczywiście działa w północnej Ameryce i będą zwolnienia, tak jeśli chodzi o pandemię koronawirusa. Nie wiem za bardzo, co ma koronawirus do kopania kryptowalut, nie wiem, boją się, że bitcoiny się nie zaraziły. No. I tutaj zobaczcie, okazuje się, że będą cieli koszty a także jakieś tam wydatki administracyjne o około 20 do, 20, do 25%. Nie wiem, gdzie ta firma nie wiem, gdzie ta firma ma, swoje, ma swoją siedzibę. to oczywiście był też panic sell, konsekwencje i tak dalej. No powiem szczerze, Mało profesjonalnie z ich strony, szczególnie, że Bitcoin już się ugruntował ponad 7 Wszystkie alty pięknie tutaj nam po prostu wspaniale. Bitcoin w tej chwili, jak mi to pokazuje CoinGecko, 7358,82. Pamiętajcie, że jak nagrywam jest 18.19. Cena może być poniż, powyżej 7, a nawet powyżej 8, a może nawet poniżej 7, jak będziecie to oglądać po 20 albo nawet jutro. Przechodzimy sobie dalej i zobaczcie ilość adresów. Ilość adresów z małymi wartościami BTC rośnie od czasu marcowej wyprzedaży, bo nie wiem, czy wiecie o tym. Ale w marcu właśnie najbardziej najmniej, najmniejsi posiadacze i najkrótsi posiadacze wyprzedawali Bitcoina po prostu na potęgę. I okazuje się, że adresy trzymające jedną miliardową do jednej, jednej milionowej zwiększyły się e, posiadanie tych adresów, e, właściwie e, totalny supply tych adresów zwiększyło się o ponad 6%, jeśli chodzi o ostatnie 90 dni. Tu są jakieś takie różne charakterystyki i tak dalej. I zobaczcie, to jest ciekawe stwierdzenie. Giełdy utrzymują więcej Etherów niż Bitcoinu. No, jakieś takie dziwne, powiem szczerze. Może tak, no bo może Ether to taki t, 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 taki prawie, że Tether, a Bitcoin to jest król i jego trzeba trzymać w własnym portfelu. Przechodzimy sobie dalej. Sieć Matic przekierowuje 100% swojego zespołu, a także tokenów fundacji do stakingu w drugim, w drugim odblokowaniu tokenów. To jest ciekawa sprawa. Sieć, można powiedzieć, znaczy zespołu. Tokenów zespołu i fundacji, oczywiście, no, chodzi alokację, yy, ta, yy, yy, nie chodzi o alokację. Przepraszam. Nie chodzi o alokację samego zespołu. I zobaczcie, zgodnie z projektem, yy, chcą zapewnić yy, więcej, yy, muszą zapewnić więcej przejrzystości, jeśli chodzi o ten sokent token unlock. I tutaj przekierowano te projekty do tego unlocku. Tutaj zobaczcie, jest cała tabelka yy, i zobaczcie, że projekt, yy, który ma którego milion, dobrze mówienie, miliard 218 milion 816 zostanie odblokowane 26 kwietnia. Jest to 12% wszystkich tokenów. No i teraz, jeżeli by ten zespół zrzucił, to by wiadomo, co by się stało z takim projektem. Przechodzimy sobie dalej i zobaczcie, że Deutsche Bank, bank, który teoretycznie miał niby już upaść, usadowił Bitcoina w centrum wszystkich, wszystkich walut. To jest, ciekawa, to jest ciekawa, sprawa. Deutsche Bank widzi pozytywny, pozytywną, silną potrzebę bezgotówkowej społeczności podczas pandemii. Tylko panowie Deutsche Bank, Reichsbank, to ta, Deutsche Bank to jest to jest kolejna faza Reichsbanku. Powiem w ten sposób. Pamiętajcie o tym. My chcemy mieć możliwość decydowania. To, że wy nam do, nas zarzucicie jakąś cyfrową gówno walutę. nie. My, Jak ktoś chce się pozbyć gotówki, to oczywiście jak najbardziej, ale jak to mówią Amerykanie, consent. What makes taxation not theft? Consent, czyli zgoda. Że ja wyrażę prywatnie na to zgodę, to możecie mi nawet w dupę wsadzić elektrodę, a jeżeli nie, to niech każdy o swoim wie. Także, także słuchajcie... Zgoda, panowie. Zgoda, panowie. Nie idźcie drogą wiadomo kogo. Nie idźcie drogą swoich ojców i dziadków. No. Bitcoin w centrum wszystkich kryptowalut, wszy, wszystkich walut. To jest bardzo fajna, zobaczcie, jaka ładna grafika. No. Deutsche Bank to opublikował. Nie to, żeby żeby to była jakaś ściema. Bitcoin, a to całe reszta shitcoinów, nie? <ścoughs> zobaczcie, Fiaty będą martwe do 2030 roku. I tu jest taka Dobra, w podsumowaniu później powiem o tej dyskusji. I na końcu Bitcoin i krypto, jakieś plotki tutaj krążą. Ee, Nintendo usuwa tą Switch Games z <ścoughs> e-shopu, zobaczcie. E -m, e -m, najnowsza instalacja symulatora tego Cooking Mania Cockstar jest w centrum e kontrowersji e po tym, jak została usunięta z. Z, ze sklepu Nintendo eShop, godzinę po tym, jak zostało, e, zostało to wprowadzone, a chodzi tutaj o to, że są zarzuty, iż e, ta gra była używana do tego, żeby kopać kryptowaluty. Okazuje się, zobaczcie, jeden z użytkowników Reddita twierdzi, że Cooking Mania Cookstar, Cookstar e, sekretnie kopała kryptowaluty. <laughs> znaczy, kurde, powiem Wam szczerze, jedno jestem w szoku. No, pomysłowość ludzka nie zna granic, tak? Ja bym najpierw temu panu dał order z ziemniaka za pomysłowość, a później do gułagu. Dobra, przechodzimy sobie do podsumowania. I to chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Niestety taka tendencja jest smutna, że my jesteśmy dinozaurami. Pamiętajcie, ja myślę, że niestety lewackie społeczeństwo pozbędzie się, gda, powiedzą im dobrowolnie sobie te chipy pod rękę, dobrowolnie sobie, sobie tutaj wszczepią i dadzą i pozbędą się gotówki. Tak, my, ostatni sprawiedliwi, będziemy czwórkami szli do nieba niczym żołnierze z Westerplatte, także tyle w temacie, aha, jeszcze jedna rzecz, przy okazji pozdrawiam oczywiście wszystkie osoby, które oglądają tę premierę o godzinie 20 jutro jest środa, kryptoniusy teraz tak, kolejny temat, konkurs jeśli chodzi o live'a, daję wam do właściwie do soboty czas, bo w następnym status report już nie będę czekał albo inaczej, w sobotę wysyłam Tomasowi całą listę, osoby, które nie wyślą mi do soboty adresu swojego ETH, no to dziękuję, niestety Time to say goodbye. Jak to śpiewał ktoś. I tyle w temacie. W kolejnym Status Report rozstrzygam konkurs na Entminera. Co jeszcze mogę powiedzieć? No właściwie co? No dzisiaj kontrolowała mnie. Byłem na łapance. No, Gestapo mnie goniło, ale uciekłem. A później mnie złapał Wehrmacht i pytali, gdzie jadę. A ja powiedziałem: Ja powiedziałem: Hitler kaput! No. I tyle. Ale mnie puścili, żartuję oczywiście. Zapytali. Pe pe pełna kultura. Zapytali mnie, gdzie jadę. Powiedziałem, do, do hurtowni Jadę. Tyle w temacie było. Pan ze straży granicznej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo sympatyczna osoba. pogadaliśmy sobie chwilę. Policja tam też kontrolowała. Dosyć płynnie to szło. E, wiecie co? Nie wiem. Być może gdzieś zdarzają się takie sytuacje, że oni gdzieś dzwonią do pracy, ale ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której oni by, e, w której oni by mieli każdą osobę kontrolować i pytać, gdzie jedziesz tutaj, a do jakiej hurtowni? A, jakim... a to to zadzwonimy, coś tam tego i tak dalej. Nie, no. Nie wierzę w to, bo to wtedy by ta kontrola trwała, sparaliżowaliby miasto, jednak trochę ruchu jest. Słuchajcie, Austria wraca, ja wierzę w to, że Polska zacznie powoli, powoli wracać. Ja myślę, że w pierwszej kolejności powinny zostać otwarte żłobki i przedszkola. Z racji tego, że no, te dzieci są najbardziej bezpieczne teraz, a dwa, że trzeba powoli wracać, no bo ciężko jest. Budownictwo jeszcze ciągnie. E, także tyle w temacie. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Oczywiście jak zwykle dziękuję wam za wsparcie za zwiększanie zasięgu i tak dalej za oglądanie tych odcinków. Dobra, nie zadłużam was, jutro w Kryptoniusach trochę więcej pogadam, także pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się do następnego razu.